Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. Bardzo mi miło się z Państwem spotkać. Dzisiaj, jak Państwo wiedzą, sieć huczy. Huczy w związku z rozgrzewką, którą przeprowadził na Kasprowym Wierchu nasz prezydent. Ja jestem bardzo dumny naprawdę, że mamy prezydenta, który jest tak usportowiony i tak pięknie jeździ na nartach. Niestety tylko to umie robić dobrze, ale przecież on się uczy. Proszę Państwa, nie może zabraknąć tegoż tematu w naszym programie. Ukradłem sobie sam własnoręcznie swoją muzykę z odcinka 236, gdzie było o nartach wodnych w Juracie, też naszego prezydenta. Więc to jest jakby druga część tego pięknego utworu. Nie wiedziałem, nie podejrzewałem, że w związku z aurą jeszcze będziemy się zajmować nartami w tym sezonie i zimą. No to ja się nie będę zajmował. Zajmie się tym głupi głupek. Jako słynny sportsmen i człowiek otwarty, był łaskaw się wybrać pan Duda na narty. A odbył się wyczyn wybitny ten owy na górce potężnej, czyli na Kasprowym. Z napisem prezydent przepasał się paskiem, następnie w grymasach rozćwiczył swą maskę. Nogami w rozgrzewce wyczyniać ją figle, jak się podryguje w kolejce przed kiblem. Postulat rozsądny mam jeszcze w tym roczku, dołączyć Andrzeja, by do kadry skoczków. Ten manewr narciarstwu polskiemu się przyda, trzeba zastąpić kubackiego Dawida. Choć nie wiem, czy oni by mieli ochotę startować w konkursie z aż takim nielotem. Króciutko, szybciutko i na temat. Prawda? Moi drodzy kochani Państwo, dzisiaj jest 28 lutego i środa. I imieniny obchodzą solenizanci następujący: Hilary, Makary i Roman oraz Antonia, August, Bogurat, Falibok, Gaja, Gajusz, Józef, Kaja, Lech, Ludomir, Nadbor, Oswald, Sylwana i Tymoteusz. Najserdeczniejsze życzenia wszystkim Państwu. Solenizantom nietypowe święta, dzień spania w miejscach publicznych. Nie polecam raczej. Dzień kibica Krakowi. No to już bardziej zdecydowanie. Przysłowie na dziś: kiedy kot w lutym na słonku się grzeje, musi w marcu zajść na przypiecek. No fajne, bo nie do rymu w końcu. Jest jeszcze z takich rzadkich dni nietypowych. O, nietypowych. Dzień tosta. Dzień tosta. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli chodzi o grę półsłówek, no to Basia Bocian dzisiaj tak napisała w nawiasiku, że pewnie to dotyczy, bo zasługują pewni panowie, między innymi niejaki Dzięga, niejaki Rydzyk, Gondecki. Taka będzie gra półsłówek, Bącik Kaś dzisiaj. Szuje w chatach. Do widzenia.